też jest zimno i pada deszcz, trochę jest trudno, trzeba robić przerwy, żeby się ogrzać, ale nawet dobrze idzie, nie jest źle. Ludzie naprawdę chętni są, żeby pomagać, więc bardzo dobrze. Po prostu chciałam tak pomagać na wielką orkiestrę. Od najmłodszych lat chciałam się tu zapisać, a w zeszłym roku to marzenie zostało zrealizowane. Pogoda, tak, zdecydowanie to jest ten temat, który nas tutaj mocno zawiódł. Ten deszcz i te wichury nocne, to myślę, że tutaj dużo rzeczy nam w planach popsuło, ale mimo wszystko 500 wolontariuszy kwestuje, powoli przychodzą i się rozliczają. W tej chwili mamy już 34 tysiące przeliczonych pieniędzy, także pomału do przodu. Liczymy na to, że mimo tej pogody, mimo tego zimna na dworze, będzie jednak ciepłe serca, będą ciepłe serca wrocławian i pobijemy kolejny rekord. Mamy taką nadzieję, chociaż myślę, że dużym rekordem już jest to, że w ogóle gramy, mimo tej całej sytuacji i pandemicznej, i pogodowej. Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej, także będzie dobrze. Wolontariuszy faktycznie nie zniechęciła, natomiast co do wrzucających, to faktycznie jest nas trochę mniej na ulicy. No ale cóż, no na to nie mamy wpływu, zachęcamy wszystkich, żeby chociaż na chwilę wyjrzeli z domu, żeby chociaż wrzucić tą złotówkę przysłowiową do puszki, ale także zachęcamy wszystkich do udziału w naszych aukcjach na Allegro oraz do wrzucania na e-skarbonki. Można jeszcze wylicytować bodajże blisko 250 fantów, więc naprawdę jest się o co bić. Jest manometr i termometr od naszego sponsora głównego, od Wiki. Są karnety na Anvil, są różnego rodzaju vouchery na usługi kosmetyczne, na usługi dekoracji na przykład do domu. Są do wylicytowania oczywiście przedmioty fajansowe. Jest również bransoletka wykonana przez fabrykę fajansu i taką samą bransoletkę otrzyma dzisiaj po koncercie Wiki Gabor. I na koncerty również wszystkich serdecznie zapraszamy do Hali Mistrzów. Finał dobiega końca, dlatego też, żebym nie zapomniał komuś podziękować, także przede wszystkim zaczynam od naszych sztabowców. To jest ich ciężka praca naprawdę i doceńmy ich za to. Bardzo Wam dziękujemy. Moi drodzy, dziękujemy wszystkim wolontariuszom, bo cały czas praca trwa i jeszcze będzie trwała przez pewnie kilka godzin. Będzie liczenie pieniędzy, bo te puszki cały czas spływają. Dziękuję jeszcze raz firmie Wika Polska, panu dyrektorowi, za to, że zawsze są z nami, z WOŚP-em we Włocławku. Także serdecznie dziękujemy i wiemy, że zapowiedź jest, że będzie do końca świata jeden dzień dłużej. Kochani, jest godzina 20, my je puszczamy wysoko, włocławskie światełko do nieba! Waszą, bo to tyle też zbieraliście do swoich puszek. Cały sztab, wszystkim organizatorom bardzo serdecznie dziękujemy.